Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl serdecznie polecamy. Cześć. Kolejka numer 11 była jedną z tych, kiedy 70 punktów dawało nam spadki w ligach. W moim przypadku na przykład ja zaliczyłem 67 oczek, a mimo to winda pojechała w dół. Niemniej, przez to, że zawodnicy topowi dobrze zapunktowali, większość naszych typów się sprawdziła i to jest ta na pewno dobra informacja. A te przewidywania rzucali nam tydzień temu Emilian Cichoń. Cześć wszystkim. Oraz Jakub Szulc. Witam Was serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do całego świata fantazy, Premier League i tak mamy dla Was troszeczkę wspólnej prywaty. Dokładnie tak. Chcemy zareklamować Wam nasz merch, który wróci do sklepu, są to przede wszystkim nasze najpopularniejsze koszulki, czyli te z lwem złożonym z nazwisk zawodników ikon Premier League. Są one zrobione na nowym, lepszym materiale, w pełni uszyte w Polsce. No i nasze kubki z logo, z których kawa smakuje najlepiej. Czy to może szampan po udanej kolejce w Premier League? Serdecznie polecamy. Tak, bardzo to była miła prywata, niemniej jedziemy już z fantazy Premier League. I zaczynamy od hotów na kolejkę numer 11. I może, Kuba, jak już miałeś głos, to zaczynaj. Naturalnie zaczniemy od hotów. I moim pierwszym wyborem był niestety Kyle Walker. Po raz kolejny zaufałem Pepowi i naprawdę nie ciągnijmy tego tematu. Ja sam kupiłem go za minus 4 i no, nie ma o czym rozmawiać. W pomocy wybrałem Jamesa Warda Prowse i tym razem. Uważam, że trafiłem, bo Anglik zanotował asystę, zapunktował, dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Westergarda i myślę, że jego posiadacze z tej asysty będą zadowoleni. Wardy natomiast, bo wybrałem Jamiego na pozycji napastnika, także zapunktował. Strzelił bramkę przeciwko Sheffield i zaliczył 8 oczek. Oczekiwaliśmy od niego więcej przeciwko. Drużynie Szabli, ale myślę, że te 8 punktów jego posiadacze, w tym ja, przyjmiemy z pokorą, więc ten typ także oceniam pozytywnie. Tak, ja też przyjąłem go z pokorą, ponieważ miałem go na kapitanie. To 16 punktów może to nie było jakieś maksymalne rozpieszczenie, jednak to jest taki wynik, który często brałbym w ciemno. Ja z kolei nie jestem zadowolony, ponieważ po prostu go nie mam. Dobra, no, czyli zdania są podzielone. Ja jednak jadę ze swoimi hotami i ja typowałem Kevina De Dominika calvert lewina I Risa Jamesa i tak naprawdę Można powiedzieć, że wszystkie te hoty Udało się trafić, ponieważ Kevin Debrayne zdobył gola, asystę Miał także trzy punkty bonusowe Dominik Calvert-Lewin, o którym mówiłem, że on Nie zalicza dwóch blanków z rzędu I tak też było, ponieważ Zdobył gola, niestety było się bez punktów bonusowych Jednak yy, Oddał trzy, trzy celne strzały i to Naprawdę fajny rezultat Trzeci jak wspomniałem był Rish James Chelsea tym razem nie zachowała czterokąta przez brak skupienia na początku meczu. Jednak Anglik dorzucił asystę, wykrywał dwie okazje i to też jest na pewno spokojny rezultat. Z kolei, jeśli chodzi o moje choty, to tutaj skuteczność nie była wysokiej klasy. Zacznijmy od mojej opcji defensywnej, jaką był Alex McCarthy. Niestety, Blank, chociaż było blisko tych trzech punktów za interwencję, niestety Anglik dostał żółtą kartkę na grę na chance. Z kolei przy mojej drugiej opcji ma zagwozdkę, ponieważ Riyad Mares nie dał dwóch punktów świadczących o Blanku, dał cztery. Za czyste kondor, oraz za kompletnie losowy punkt bonusowy, za swoje prawdopodobnie udane driblingi. Tak czy siak, pomimo tego, że dał więcej niż zakładano, uznał go jako nietrafiony typ. Z kolei, jeśli chodzi o mój trzeci, jedyny, jedyny niestety trafiony, Hurricane, tak jak wspominałem, zrobił to w derbach północnego Londynu, z czego jest znany, czyli zanotował bramkę, dodał jeszcze asystę 12 punktów i został najlepszym strzelcem w historii North London Derby. Ja nie zgodzę się jedynie z tym marezem bo jego punkt bonusowy nie był losowy. Gdyby jego koledzy z City popisali się lepszą skutecznością po jego podaniach, to on mógł mieć nawet cztery asysty. Z jednej strony wielka szkoda dla mnie, bo miałem go na kapitanie, ale z drugiej jego podanie głównie marnował Debréjne, więc nie wiem, czy ten zysk nie byłby takim perusowym zwycięstwem, bo zaliczyłbym chyba jeszcze większą stratę w Overalu. No ale dobrze, skończyliśmy podsumowanie hotów więc przejdziemy do notów, gdzie moja skuteczność okazała się fatalna, bo zacząłem od cancelu, który zawiódł tydzień wcześniej, tak jak powiedziałem, Pep oszukał mnie z Łukarem po raz kolejny, no i tym razem cancel wyszedł i zachował czyste konto, więc on zapunktował, not nietrafiony. Odwiedzałem Wam również Rashforda, którego się pozbyłem sam, by zakupić Mareza, no i cóż... Rashford trafił do siatki i zapunktował, więc kolejny not nie trafiony. I to samo tyczy się Wernera, którym chciałem się odgryźć Łukaszowi. No tutaj ten not nie jest może jakiś spektakularny, bo Werner zanotował tylko asystę FPL-u. Nie są to jakieś grube punkty, ale mimo wszystko nie jest to blank, więc tego nota nie mogę niestety ocenić pozytywnie. No Kuba, jak tak analizuję te twoje typy, to wychodzi mi, że. Tydzień temu polecałeś Sterlinga i Cancelu, którzy nie zagrali. Ostatnio polecałeś yy, Walkera, który nie zagrał, a odradzałeś Cancelu, który zagrał. Czyli jeśli chodzi o całe City, to twoja skuteczność na razie wynosi 0%. No, może odpuścisz sobie tą drużynę. No, mocno zastanawiam się nad tym. Pep nie jest łaskawy dla mnie. I co tu dużo mówić? No jest... Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Ja jeszcze przed poprzednią kolejką, kiedy polecałem Sterlinga, na Twitterze pytałem obserwujących, czy warto wziąć Sterlinga w duecie z Westergaardem. No i też bym nie trafił, bo Westergaard strzelił bramkę tydzień później. No ale to już nie byłby taki wielki ból, ale rzeczywiście masz rację. Marcelo Bielsa ostatnio zastosował taki manewr, że podaje skład kilka dni przed meczem. No chyba Pepowi Guardioli też byś to zarekomendował. Niemniej jedziemy z tymi notami dalej. I ja właśnie typowałem, że Notem będzie Walker, ale nie będę tutaj jakoś wielce wychwalał siebie i mówił, że to jest ta legendarna czutka, bo ja tutaj liczyłem, że Walker i tak zagra, ale po prostu City nie zdobędzie czystego konta, a to czyste konto jednak zdobyli. Więc tutaj jest to mały błąd, aczkolwiek Walker zdobył 0 punktów, więc jest to na pewno Not trafiony. Dalej nie jest jednak tak kolorowo, ponieważ mówiłem, że Bamford nie strzeli przeciwko Chelsea. Jednak, tak jak wcześniej mówiłem, tam przy Risie Jamesie, defensywa The Blues na początku trochę za mało się skupiła i Anglik zdobył gola, i no przez to to musi być nietrafiony typ. To samo tyczy się też Jamesa Warda Prowsa, który również zanotował asystę przy golu Westerkarda, także niestety dwa noty nietrafione. Z kolei, jeśli chodzi o moje noty, do tutaj klasycznego Hoptrika. Zacznijmy od opcji defensywnej. James Justin, w przeciwieństwie do moich Złożeczeń oraz przewidywań, zachował swój skład ale nie do CESa ze słabym Sheffield, a tak czy siak wspominałem o tym, że niedługo wróci Czakrasz Sojunczu na środek obrony, Ricardo Peire na prawą stronę oraz Timofika stanie na lewą, więc braknie dla Anglika miejsca. Kolejnym celnym strzałem jest Pedro Neto. Ja trafiłem Neto niekoniecznie, nie do żadnego celnego strzału, ani nawet celnego z meczu z Liverpoolem i wychodzą te braki ofensywne Wolverhampton bez klinicznego napastnika, jakim był Raul Jimenez. Po prostu Wilki nie mają do kogo grać, więc ofensywnie nie powinny nas kusić swoimi nawet niskimi cenami. Z kolei moim trzecim strzelcem był Ferran Torres. Tutaj również wspominałem, że Hiszpan niedługo może stracić skład przez powrót Rachima Masterlinga. I również to się zdarzyło. I najzwyczajniej w świecie nawet nie wstał z ławki przez dziwną decyzję Pepa Guardioli, by nie robić żadnych zmian w meczu z Fulham. Tak, to było dziwne przede wszystkim dlatego, że przecież Guardiola z Klopem tak walczy, o ten zwiększony limit zmian. Niemniej, tutaj dochodzimy chyba do wspólnego wniosku, że jeśli chodzi o opcję City, to poza Kavinem De chyba nie chcemy ryzykować i chcemy chyba mieć spokojną głowę i raczej na niego będziemy stawiać. Właśnie, ewentualnie jeszcze Mares jest w naszej orbicie zainteresowań. Niemniej, na tym kończymy podsumowanie kolejki numer 11 i przechodzimy do kolejki numer 12. I skoro wcześniej zaczynał Kuba, to może teraz dla odmiany może Emilian. Moim pierwszym typem na GameWick 12 jest Eric Dyer. Obrona Tottenhamu jest pewna łapie CS-y pomimo nawet czerwonego kalendarza, więc na spotkanie z Crystal Palace powinniśmy rozmyślać nad jakimś defensorem kogutów. Erik Dyer kusi swoją niską ceną, jest to najtańsza oraz najpewniejsze prawdopodobnie wejście w defensywę Spurs. Cena tylko 5-0. Posiadanie również niskie, więc jest fajną różnicą, niecałe 3,5%. No i co tu dużo mówić, obecnie najwsza defensywa ligi, ma czwarte najlepsze expected goals against, więc rywale rzadko sobie stwarzają okazję przeciwko Duży drużynie Mourinho, więc zainwestowanie w defensora, to ten hał może się fajnie zwrócić. Ja chyba się delikatnie nie zgodzę, to znaczy w następnej kolejce Dyer na pewno będzie ok opcją, ale potem Spurs grają z Liverpoolem i z Leicester, więc długoterminowo to nie musi być bardzo dobra inwestycja, chociaż w tej kolejce zdecydowanie tak. No właśnie, długoterminowo może być to fajna ofca, ponieważ w zasadzie tylko mecz z Liverpoolem może nie zwiastować czystego kąta, ponieważ Leicester ma ostatnie problemy z ofensywą, potem jest Wolverhampton, które, nagle jak nie ma napastnika, a potem mamy już zielony kalendarz, więc wydaje mi się, że to jest tylko jeden zły mecz w najbliższych, nie wiem, dziesięciu kolejkach mniej więcej. Ja też się wtrącę w sumie, że przecież to ten Tottenham w ostatnich trzech meczach grał City, Chelsea i Arsenalem i nie stracił ani jednego gola, także ten mecz z Liverpoolem nie musi też być jakimś takim meczem, przez który mielibyśmy przekreślać Dajera. No tak, może i racja szczególnie, że w tym bezpośrednim starciu o tytuł, możemy tak powiedzieć, no to Mourinho chyba zagra też na 0-0, jak z Chelsea, no i rzeczywiście, chociaż myślę, że tam czy to Salah, czy to Mane, czy przede wszystkim Jota może, coś tam uda ustrzelić w tym meczu. Taką przynajmniej mam nadzieję. Bezpośrednie starcie o tytuł w kolejce numer 12? Kuba, co ty tam wlałeś do tego kubka angielskiego espresso? To chyba, ta nie, chyba nie była kawa. Był chyba ten szampan o <noise> i to moja słodka tajemnica wracając moim pikiem na pomoc jest Jarrod Bowen, kolejna fajna różnica z posiadaniem około 3-4% cena również kusi bo to jest tylko 6,3 miliona West Ham w następnym kolejce mierzy się z lidz, które lubi grać piłką i jest to woda na młyn defensywnie ustawiona i drużynie młotów. Charlotte Bale w meczu z Manchester United zaiczył bardzo fajne statystyki, mimo że nie dał punktów, to 5 strzałów jest dobrym prognostykiem na następne kolejki. Oraz niedawno dowiedzieliśmy się, że West Ham będzie miał na pewno podwójną kolejkę, bodajże w Game weeku 19, gdzie zagra z West oraz Burnley. Więc nie dość, że fajna opcja na najbliższą kolejkę, to i długoterminowo. No tak, tutaj chyba nie ma się z czym nie zgodzić, to jest zdecydowanie dobry typ. Moim ostatnim pikiem będzie Danny Anglik wróci po urazie, ale już wpisał się na listę strzelców, co prawda z rzutu karnego, ale wiemy, że w tym stałym fragmencie gry ma przewagę nad Jamesem Warden Prowsem. Teraz najbliższym rywalem Southampton będzie Sheffield United, szable no, definitywnie cienią w tym sezonie, bardzo słabo bronią. Zwłaszcza ze stałych fragmentów gry, więc wciąż mamy szansę, że dany inks dorzuci jakąś bramkę głową, chociażby po rzucie rożnym lub, sprokuru, lub szable sprokurują rzut karny. Kusi również posiadanie ledwie 6% oraz cena 8,3 miliona to jest bardzo dobra opcja, jeżeli chcemy wyrzucić jakiś Raulów, Jimenezów lub Richarlisonów, jeśli jeszcze ich macie. Ja osobiście sam bardzo długo myślałem nad Inksem, ale w przypadku Kapitana poszedłem bardziej mainstreamowo, no, ale Inks naprawdę kusi. Chociaż jeśli już mówimy o Angliku, no to pamiętajcie o Waszych Shay Adamsach. Ich współpraca była ok, ale teraz na pewno drugi ze snajperów Sotonu straci trochę tej piłki w polu karnym, będzie miał mniej szans, moim zdaniem. No i taka podmiana. Adamsa na Inksa, jeśli macie pieniądze, no to jest naprawdę dobrym pomysłem, moim zdaniem. Ale okej, okay, Emilian już skończył, to może teraz moja kolej. I zacznę oczywiście od zawodnika defensywnego i nim będzie Janik Westergaard. Znowu zawodnik świętych. Ostatnio bardzo dużo o nich mówię i to raczej w samych superlatywach. I ciężko tak nie mówić o Duńczyku, który znowu trafił do siatki, bo już po raz trzeci w tym sezonie znowu po w fragmencie gry. Tym razem po dośrodkowaniu nikogo innego niż poleconego przeze mnie Jamesa Warda Praza. Oczywiście u Duńczyka liczy się ten potencjał ofensywny, to jego zagrożenie przy rzutach rożnych, przy rzutach wolnych. Ale w tej kolejce przede wszystkim myślimy o czystym koncie, bo święci grają z szablami. Sheffield jest w takiej formie, w jakiej są. Wszyscy o tym wiemy, że są teraz głównym kandydatem do spadku. I myślę, że podopieczni Hazen Hitla nie powinni wypuścić z rąk takiej okazji. No a w przypadku Duńczyka możemy jeszcze liczyć na szansę na zwrot z przodu, więc to jest taki moim zdaniem no-brainer na tą kolejkę. Okej. Okay. Na tyle by było w temacie obrony. No to czas na pomocnika. Ja byłem już niemal zdecydowany na kupno Salaha i to za tego mareza, którego kupiłem przed kolejką. Ale nagrywamy już po meczu Liverpoolu w Lidze Mistrzów. A Egipcjanin zagrał 90 minut przeciwko Michulą. Oczywiście strzelił bramkę, no ale nie jest to zbyt dobry prognostyk przed następną kolejką. Liverpool gra z Fulham i to miało być takie spotkanie pewnie jak na kapitana, ale no co tu dużo mówić, te 90 minut to wielka strata dla menedżerów FPL, no bo nie możemy być pewni czegokolwiek. Żota też zagrał od pierwszej minuty, a Mane i Firmino siedzieli. Najważniejsze jest jednak, że trzy dni później Liverpool gra ten mecz o mistrzostwo, o którym mówiłem z Tottenhamem, więc klop niekoniecznie musi forsować tych te swoje największe gwiazdy z ofensywy. Zatem nie postawię na Salah'a, a postawię na Manę. Senegalczyk nie punktował wprawdzie tak dobrze jak Egipcjanin w ostatnich kolejkach, ale przeciwko Wolves miał paradoksalnie lepsze liczby. Oddał więcej strzałów, miał więcej kontaktów z piłką w polu karnym, ale niestety zanotował tylko fantazji asystę po tej bramce samobójczej Samedo, kiedy to on wepchnął piłkę do siatki. Mimo wszystko, jednak Mane moim zdaniem jest bardziej pewny minut w następujących kolejkach. No i z tego powodu poleciłbym jego, mimo tego, że Salach wykonuje karne. No ale tutaj trochę dłużej opowiadałem o Liverpoolu, jak to często bywa, i przejdziemy do mojego napastnika. Mówiłem wcześniej, że myślałem dużo o Inksie, ale postanowiłem być trochę bardziej mainstreamowy, no i wybrałem Keina. Kane gra z Crystal Palace i co tu dużo mówić? Anglik to niemal gwarancja punktów w, ta w takim meczu. I to samo tyczy się Sona, więc myślę, że tutaj zabójczy duet Kogutów na pewno coś zapunktuje. I to jest nawet bardzo dobra opcja na kapitana, więc myślę, że nie ma co tu dużo więcej mówić. Tak, Kane w spotkaniu z Crystal Palace na pewno jest tym tak zwanym no-brainerem. Jednak ja postanowię wrócić jeszcze do tematu Mosalaha ponieważ Klopp powiedział po meczu, że jest on wypoczęty i tak naprawdę te minuty w spotkaniu z Midtjylland mogą mieć małe znaczenie, jeśli chodzi o jego występ z Tottenhamem. Oczywiście z tyłu głowy musimy mieć ten mecz z Tottenhamem, który ma być w kolejnym midweeku. Jednakże Mosalak jest w świetnej kondycji fizycznej, dlatego ja wybieram go na hołda na kolejkę numer 12. W spotkaniu z Wolverhampton był bardzo ruchliwy, oddał trzy strzały, dwa były celne i jeden to w siatce. Do tego już dorzucił asystę, dorzucił czyste konto. I odradzanie napastnika, czy też pomocnika, bo już sam nie wiem jak, jak interpretować Egipcjanina, w takiej formie jest chyba złym pomysłem. Dlatego ja wybieram go na hota. Oj nie, nie byczku, minus jeden. Bałbym się wystawiać Mohameda Salaha na wielką defensywę José Mourinho. Ale o Salachu również wyboję się za chwil kilka. My jednak cały czas jesteśmy przy hotach, dlatego moim typem na napastnika jest Oli Jiru. Który ostatnio w spotkaniu z Leeds zdobył gola, ale oddał też 6 strzałów i wykrował aż trzy okazje, co jak na napastnika jest naprawdę bardzo dobrą liczbą. W pamięci mamy też ten czteropak widzę mistrzów, i jego forma w tym momencie wydaje się naprawdę dobra, tak samo jak cały drużyny Chelsea. Do tego kosztuje tylko 6-7. I jeśli miałbym typować napastnika na najbliższą rundę, to Oli Ziru wydaje się naprawdę idealną opcją. A jeśli miałbym wybrać opcję na obronę, to tutaj ostatnio w komentarzach Jeden z naszych słuchaczy powiedział, że Nie podoba mu się to, to jakby komentowanie te, te wzajemne typy takie przeciwne mojej Kuby To tym razem zgodzę się z Kubą I ja też typuję Janika Westergarda Który zagra z Sheffield Dunczyk, który mierzy 199 cm Zdobył już w tym sezonie aż 3 gole I jeśli chodzi o obrońców Więcej ma od niego tylko Kurdzuma, Który ma 4 trafienia a jeśli już jesteśmy przy Sheffield I jesteśmy przy Kurcie Zumie To szable w końcu wyprzedziły obrońcy Chelsea I zdobyły 5 goli w sezonie I już są w klasyfikacji strzelców Jako cała drużyna wyżej od Francuza My jednak wrócimy do Westergarda Który zmierza się właśnie z szablami I patrząc na jego potencjał defensywny A także bardzo duże szanse na czyste kąty w tym meczu Wydaje się on naprawdę dobrą opcją na Hota Omówiliśmy już wszystkie Hoty Kolejki numer 12 Pora przejść do piłkarzy niepolecanych Pierwszym takim moim typem jest Steward Dallas. Marcelo Bielsa, tak jak wspominał, Łukasz, już podał swój skład na West Ham United i tym samym wiemy, że Dallas wróci na pozycję prawego obrońcy. Co niekoniecznie nas cieszy, ponieważ każdy, grający, każdy obrońca grający poza swoją pozycją w fpl jest cenny. A Steward Dallas ostatnio grywał w środku pola. Grywał również w meczu z Chelsea nie był to jakby wybitny mecz. Zwłaszcza końcówkę, gdzie Marcelo Bielsa był wściekły na Irlandczyka. I zważywszy na to, że Argentyńczyk już potrafił kogoś zjąć w tym sezonie jeszcze przed gwizdkiem pierwszej połowy, bałbym się, że kolejny słaby mecz Dallas może się skończyć się kolejną wędką. Zatem podsumowując, wydaje mi się, najzwyczajniej w świecie, że West Ham, pomimo tego, że jest raczej defesy jest faworytem meczu z Leeds. Tak jak już wspominałem wcześniej, i ja dołożę swoje trzy grosze w dyskusji o Mohamedie Salahu. Zwłaszcza, że zważywszy na to, że ostatnich kilku meczach grał po 90 minut, a ostatniego takiego typowego resta, wchodząc z ławki, chociażby zajęczył, kiedy był na covid i po prostu z tej ławki nie wszedł, bo jego na nim nie było. Wydaje mi się, że najbliższy meczu z Fulham to Egipcjanie usiądzie na ławce w kole rotacja tak Jurgena Kloppa, bo możemy sobie już tak określić, patrząc na ostatnie mecze. Zważywszy na to, że w ostatnich trzech meczach Imane i Roberto Firmino, i Diogo Jota zanotowali przynajmniej jeden występ z ławki, a Mohamed Zalach rywał po 90 minut i tylko z zagrał ledwie godzinę. Więc w dużym skrócie wydaje mi się, że zważywszy na to, że z Liverpool będzie grał co dwa dni i teraz akurat ma dosyć łatwego rywala w postaci Fulham, a następnie walczy o lidera z Tottenhamem, to nie ma lepszej okazji na odpoczynek dla na niż właśnie mecz z Benjaminkiem. Moim ostatnim notem będzie Tamia Abraham, tak jak już Łukasz wspominał, w lidze z Evertonem powiem powinien zagrać Olivier Giroud. Tami Abraham już zaliczył swój Tygodniowy komplet minut w meczu z Krasnodarem widzę mistrzów najzwyczajniej w świecie powinien zaliczyć ławkę z Evertonem, dając pole do popisu francuskiemu sniperowi. Ja się z tym raczej zgadzam, Abrahama na pewno bym nie polecił. No ale przejdziemy do moich notów. Ja też zacznę od defensywy i zacznę od Arona One Wybrałem Anglika, bo ma największe posiadanie spośród Defensorów United. A chyba domyślacie się, dlaczego nie polecę teraz Defensorów United. Czerwone Diabły zagrają z Manchesterem City. I w tych derbach, no, nie wróżę im powodzenia. City w takiej formie kontra United, które zawaliło awans do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. No tu spodziewałbym się ciężarów dla ekipy Ole. Oj Kuba, chyba nie jesteś do końca zapoznany z mechanizmami pracy Olega Narasolskiego po tej spektakularnej porażce w Lidze Mistrzów. Teraz w kalendarzu przychodzi na dobry mecz. I to jeszcze w spotkaniu z City, bo w sumie ciężko szukać lepszego rywala na odbicie się od dna niż właśnie pokonanie ekipy Guardoli w derbach w Manchesteru. Także ja tutaj przewiduję jakieś takie 1-0, może 2-0. 80% posiadania piłki przez Manchester City, dwa strzały United i tak to się może zakończyć. No, w sumie może masz troszeczkę rację tym bardziej, że przeciwko tym lepszym rywalom wbrew pozorom Solskjaer umie grać. I przeciwko City przecież w poprzednim sezonie to miał bodajże dwa zwycięstwa i rzeczywiście może United wyjdzie piątką z tyłu, no ale mimo wszystko, patrząc na tą formę, no to nie wróżę im powodzenia. Moim typem z pomocy będzie Wilfried Zaha. Oczywiście Iworyjczyk zaliczył świetną kolejkę tydzień temu, ale myślę, że ci menedżerowie, którzy go kupują, jest ich bardzo dużo troszeczkę wpadli w chórę optymizm. Przede wszystkim z tego powodu, że Crystal Palace ten swój zielony kalendarz już miało, a teraz ich czeka taka seria. Najpierw grałem z Tottenhamu u siebie, potem West Ham na wyjeździe, Liverpool u siebie, Villa na wyjeździe, Leicester u siebie. No kochani, no nie jest to najlepszy kalendarz i ja Zachy na pewno bym nie kupował. Jak już Kuba tak się ładnie do was zwrócił, no kochani, no i właśnie, no kochani, na no kupowanie Wilfrida Zachy Po tym spotkaniu z West Bromwich Albion Gdzie ekipa Bilicia grała przez całą drugą połowę I część pierwszej połowy w osłabieniu I właśnie wtedy ten szturm przeprowadzili, przeprowadziło Crystal Palace No nie jest najlepszym rozwiązaniem W tym momencie kupiło Iworyczyka już ponad 200 tysięcy menedżerów I to wyciąganie wniosków po tym spotkaniu z West Bromwich Albion Naprawdę chyba nie może prowadzić do niczego dobrego Tym bardziej, że Kuba powiedział o tym terminarzu no tak, Łukasz mnie trochę wyręczył, no ale usłyszeliście już chyba wszystko na ten temat. Zaha, no, nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia, aby go kupować, chociaż to może się skończyć tak jak z Bomfordem, jeśli pamiętacie poprzednie odcinki. No ale oby nie przejdę oczywiście do ostatniego nota, i moim typem będzie wardi. Znowu wbrew sobie, znowu pod prąd. No, ale tak jak mówiłem te dwa tygodnie temu. Anglika chciałem kupić przede wszystkim na te trzy świetne spotkania. Było to Fulham, Sheffield i teraz Wardi będzie grał z Brighton. No i niestety, to znaczy niestety, no Anglik zapunktował w obu spotkaniach. Przeciwko Fulham zanotował asystę. Teraz Sheffield strzelił bramkę, ale nie tego się spodziewaliśmy. Nie oszukujmy się, liczyliśmy na grube punkty ze strony króla strzelców, no a tutaj najwyżej strzały z pukawki, a nie wielkie armaty. I po tym spotkaniu Wardiemu zaczyna się też mniej przyjemny kalendarz. No i jeśli go macie, no to oczywiście nie ma co go pospiesznie sprzedawać, ale kupować już bym go nie kupował. Nawet jeśli miałbym stawiać pieniądze, to powiedziałbym, że Wardi coś strzeli, zapunktuję przeciwko Brighton, ale dwucyfrowki bym się nie spodziewał. Potem ten kalendarz jest trudniejszy i myślę, że czas na posiadanie Wardiego powoli się kończy. Tym bardziej, że tych opcji w pomocy jest mnogość. Jest kilku tańszych napastników, i myślę, że tutaj nie ma co trzymać Wardiego. Tylko warto te środki uwolnić i wydać w pomocy. Wbrew pozorom, ten cięższy kalendarz Wardiego wcale nie musi się tak źle zapowiadać. Znamy ten jego rekord w spotkaniach przeciwko Big Six i tutaj mam pewne wątpliwości. Również podzielam to zdanie. Jest tam może gdzieś Arsenal na rozkładzie? <głosy> <głosy> chyba, chyba, chyba nie. Ch chyba nie, ale jest to ten, jest Manchester, także. No to sprzedawanie Wardiego, Nie wiem, nie wiem. Ale skoro już zabrałem głos, to przedstawię może moje noty. I moim pierwszym notem jest Max Killman, który prawdopodobnie stracił skład Wolverhampton. I to jest cios! No to jest cios po prostu dla naszych składów, ponieważ wcześniej straciliśmy Michela, którego wygryz ze składu Van Arnold. Chwilową opcją był również, również Neko Williams za 3-9 nawet. Jednak trend Alexander Arnold wrócił już do gry. No i nie ma mowy o tym, by Williams grał. No i teraz straciliśmy o Killmana, jednak aż tak bardzo szkoda nie jest tego ruchu, ponieważ yy, Jednak Anglik i cały Wolverhampton ma teraz dość słaby kalendarz, a tym bardziej wiemy, że stracili oni Jimeneza I też posiadamy wiedzę jak wielkim graczem, jak wielkim autorytetem w tym zespole był Meksykanin I to na pewno odbije się na całej drużynie Niemniej Max Killman to jest na pewno not na najbliższe kolejki, głównie właśnie przez to, że stracił skład od Kilmana nie możemy się już spodziewać punktów co tydzień i z tego powodu, tak jak Kukasz powiedział, jest to not. Chociaż ja bym się go nie pozbywał, bo to wciąż chyba jest najlepsza, najbardziej budżetowa opcja w obronie. Oczywiście nie na nagrającym slocie, ale tych pomocników jest mnogość świetnych pomocników, tak jak wcześniej powiedziałem, więc musimy szukać oszczędności. Kilmana bym zostawił. Jako tego piątego obrońcę, no ale musicie pamiętać, że wtedy czwarty defensor musi być grający i musi rotować z tym trzecim, bo zostawianie Kilmana na grającym slocie, no nie, to już nie jest dobry pomysł. Tak, straszną posłuchę mamy w tym sezonie jeśli chodzi o obrońców za 4-0. Nie ma Lorda Rundströma, nie ma też żadnego Rodnawana Bisaki i mamy naprawdę problem. Posłuchy natomiast na pewno nie mamy w pozycji pomocników i to tych pomocników za okolice 7 milionów. Jestem przecież Grillish, a ponad 200 tysięcy menedżerów kupiło przed tą kolejką Wilfrida Zacha, o którym już wcześniej rozmawialiśmy z kubą. I ja też wybieram go za nota i to takiego pewnego, ten kalendarz jest naprawdę słaby, Crystal Palace gra słabo w defensywie i tak regularnie Wilfrid Zacha nie jest gwarancją żadnych punktów. Natomiast moim ostatnim notem jest Timo Werner, tutaj była już mowa Wcześniej o Olimżiru O Abrahamie, teraz czas na Trzeciego napastnika w talii kart Franka Lamparda Timo Werner strzela dużo, ale strzela niecelnie Na Twitterze lata teraz taka fajna Kompilacja jego Wszystkich zmarnowanych sytuacji w tym sezonie I to się wydaje aż nieprawdopodobne On zmarnował 6 czy 7 Takich już 100, a może nawet 110 200% sytuacji i jeśli chodzi o jego skuteczność, jest naprawdę fatalnie. No tutaj sam mecz Slice już tutaj mówi sporo. No, oddał 5 strzałów, ale nie zdobył żadnego gola. Jest realnie skuteczny i w tym momencie nie warty swojej ceny. I na przykład właśnie Oliveru jest dużo lepszą opcją. No, Werner broni się tylko rzutami karnymi, jednak z samej gry w tym momencie nie jest to dobra opcja. Na no, Niemcu kończymy ten odcinek. Oczywiście, jeśli się Wam podobało, możecie skomentować, możecie dać łapkę w górę, możecie zasubować. Najbardziej właśnie liczymy na te komentarze, ponieważ z odpowiemy na wszystkie. Przypominamy też o tych legendarnych koszulkach, a także kubkach. I słyszymy się za tydzień.